Tać. Jestem Mieszko I, pierwszy władca Polski. W celu potwierdzenia przymierza polsko-czeskiego ożeniłem się z czeską księżniczką Dobraw. Zostałem ochrzczony i w ten sposób zapoczątkowałem chrześcijaństwo w Polsce w 966 roku. Naród polski został zmuszony do przejścia na chrześcijaństwo. W 968 roku w Poznaniu powstało pierwsze biskupstwo. Biskupem został Jordan. Efektem chrystianizacji było wprowadzenie Polski do zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego.